teraz tak. Jeszcze raz. Najeżdżacie na wypadek, tak? Co jest najważniejsze w tym momencie? Bezpieczeństwo ratownika. Jakie? Własne. Żeby nie najechali na nas. Nie było mniejszy. Czyli najpierw co? Zabezpieczyliście siebie. W jaki sposób zabezpieczyliście swoje auto, którym przyjechaliście? Włączymy awaryjne światła. Na co macie wpływ? Tak jest. Tak. Już. Na co macie wpływ? Rozpinamy trójkąt. Raz, dwa, trzy. Na to mamy wpływ. Działa? A ile metrów trójkąt? Słuchajcie, jak ustawiamy auto po skosie... Jest to droga, powiedzmy, gdzieś tam wewnętrzna, nie wiem, nie jest to autostrada, droga szybkiego ruchu, więc może oczywiście to być bezpośrednio za pojazdem, prawda? Adam, jak ustawiamy auto po skosie, widać więcej świateł awaryjnych po 3, a nie 2. Dobrze, czyli prawidłowo... Co jeszcze? Autem. Co jeszcze? Jaki mamy wpływ jeszcze, żeby zabezpieczyć? Oświetlamy reflektorami miejsce zdarzenia, tak jest. Będzie coś widać. Czy koła, przednie koła mają wpływ też... Koła skręcone w prawo, oczywiście. W razie czego rzeczywiście jest zabezpieczenie. Nie wypadek. Panowie, zabezpieczyliście siebie, zabezpieczyliście swoje auto. Kluczyki w kieszeni swojego pojazdu. I co jeszcze? Pan apteczkę. Pan wziął kamizelkę. I gaśnicę. Gaśnica. Czy się coś pali i co? I telefon. Nie stój, bo ludzie co? I telefon. Dawaj! Jedziesz! Gasz to, człowiek, Tomek! Nie pali się. Słuchajcie, i teraz tak, scenariusz polega na tym, że jechały trzy osoby. Z tyłu jechało dziecko zapięte w pasach, płacze. Wyłącz samochód, wystarczy, dobrze, nie działa już. Po stronie po stronie pasażera jechała kobieta, która też prosi, błaga, ratujcie dziecko. Czyli gada, mężę. Żyje, jest przytomna. Nie wiem. No płacze i gada, ratujcie męża. Ale analizujmy sobie, dobrze? Po stronie kierowcy siedzi mężczyzna oparty o kierownicę, nie reaguje. I tutaj co jest najważniejsze, taki priorytet. Który w tym momencie, która osoba ma priorytet w tym momencie, jeżeli chodzi o działania? Nieprzytomna. Dziecko, kobieta czy mężczyzna? Ale pali się czy nie? Dlaczego? Dlatego, że największe zagrożenie tutaj czeka na tego mężczyznę, oczywiście. Kolejne pytanie, jeżeli chodzi o urazy, co jest najbardziej narażone na uraz, jeżeli głowa. Chodzi o wypadek komunikacyjny? Głowa, głowa. I co? Kręgosłup. I kręgosłup. W jaki sposób byście tutaj, jaki macie wpływ na to, żeby zabezpieczyć ten bardzo ważny element? Kołnierz, jakbyśmy mieli. Nie mamy. Nie podstawowo, mamy. Bezprzyrządowo, więc możemy działać w jaki sposób? No tak go wynieść, ręczna, żeby go nie wytarmosić. Ręczna stabilizacja kręgosłupa oraz głowy. Trzymamy głowę, oraz tak jest. Zwany chwyt rautka, który pozwoli mi na to, nastąpiła decyzja o ewakuacji. Będziemy ewakuować tego mężczyznę przy pomocy chwytu rautka. Będzie to nam gwarantować ręczną stabilizację kręgosłupa oraz głowy. Ale zanim to zrobimy, spróbujmy jeszcze wyciągnąć tą osobę, która znajduje się na tylnym siedzeniu. Zróbmy to w dowolny sposób. Po co ja pomogę ci? Przepraszam. On jest w kombinezonie. Pomału. Motocyklista. To jest taka bardzo realna sytuacja, dlatego że ten fantom ma 80 kg. Ale mu się ręka nie zgadza. Momencik, zaraz z szyją będziemy sobie tutaj... Jak się pan czuje? Nie, erekcję ma. Przedśmiertną. Pomału. Kładziemy tutaj, tak? Kładziemy gościa, tak. Nie schylamy się, bo wam strzeli w krzyżu. Dobra. Pomału. Na razie kładziemy to w tak jakbyśmy... przyszła kolej na wzywanie pomocy. Więc te numery, które byśmy w mamy tym momencie... W tym nikogo momencie... Halo, proszę pana, pan niech tak. Zadzwoni. Jak już pan dzwoni. Ma na imię? Maciek. Jeszcze wyjaśnijmy, dlaczego pan? Bo wygląda wiarygodnie. Dlaczego pan? Wygląda i jest trzeźwy. Dlaczego pan? Słuchajcie, jeżeli jest rzeczywiście taka sytuacja, to jest bardzo ważne. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest nas dużo, to też nie krzyczmy, proszę, niech ktoś wezmie pomoc. Nie ma, pan naprawdę, tak jest, bo tak naprawdę może być dwie skrajne sytuacje, albo wszyscy, albo tak naprawdę nikt. A wskazanie tej konkretnej osoby gwarantuje to, że ta pomoc zostanie wezwana. Łączymy się. Proszę jest wezwać to, policję. Jest to dyspozytor. Przede wszystkim... Łączymy się wszędzie kolejne tam, pytanie. Gdzie odbiorą. Dzwonimy na straż pożarną, bo jest dym. Kolejne, nie wiemy, co się dzieje. Kolejne pytanie. Łączycie się.
jak waszym zdaniem, jaka informacja powinna popłynąć jako pierwsza, jako jedna z pierwszych? Co jest ważne, żeby podać na początku miejsce, zdarzenia? Miejsce zdarzenia. Miejsce zdarzenia, tak jest. A dlaczego to jest takie ważne? Bo może bateria ta centrala jest rozłączyć. Z tej przypadłości. Rozłączy się połączenie, stracę zasięg i tak dalej. Ta informacja już gdzieś tam popłynie, gdzie trzeba. Gdzie to się stało? Stan poszkodowany. Ale tutaj, jeżeli chodzi o wypadek komunikacyjny, osoby są urazowe, to zawsze zaczynamy od tych trzech, od 112, dlatego że tutaj będą potrzebne różne służby. Jeżeli jest to pojedynczy przypadek, gdzie ktoś zemdleje, jest omdlenie, zasłabnięcie i tak dalej, no wiadomo, że będzie pogotowie, ale w takich sytuacjach już rzeczywiście 112 to jest numer, z którego korzystamy. Tak jest, to jest chwyt Rautka. Polega to na tym, że pan z tylnego siedzenia, z tylnej pozycji ma możliwość taką, że będzie stabilizował ręcznie głowę. Na czym to polega? Polega to na tym, że od momentu, kiedy ta głowa będzie w pana dłoniach, ta głowa będzie już bezpieczna, do momentu, kiedy wyciągniemy pana gdzieś w bezpieczne miejsce. Dobra, czyli tak, zaczynamy od głowy, tak? Czyli jest możliwość. Tak jest. Ma pan tą możliwość? Ma pan. Dobra, ja pomogę. I polega to na tym, proszę. Zwróćcie państwo uwagę. Od tego momentu już głowa pana jest bezpieczna w pana głowach. Na czym. Co dalej będę robił? Będę próbował wyciągnąć pana z pojazdu. Wykręcamy gościa. Tak jest. Zrobię to za pomocą chwytu Rautka. Polega na czymś takim i proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie przejmuje głowę. Ta głowa dalej jest bezpieczna, prawda? Pan już puszcza. Pochylam pana na siebie. Zwróćcie uwagę, że głowa dalej jest bezpieczna. Pan wysiada z pojazdu i pomaga mi za nogi. Może z drugiej strony. Tak jest. I w tym momencie zwróćcie uwagę, że pan cały czas już tą głowę ma bezpieczną w moich. Kładziemy. Zwróćcie uwagę, że ta głowa dalej jest bezpieczna. Znowu przejmuję głowę i po moim. Proszę zwrócić uwagę. Cały czas już ta głowa jest bezpieczna. W tym momencie poproszę pana. Do chwili założenia, jeżeli jest taka możliwość, założenie kołnierza ortopedycznego, proszę, pan przejmuje głowę. Dalej pan zajmuje się tylko wyłącznie tą głową. Na tym polega chwyt Rautka. I teraz tak, wyciągnęliśmy kogoś z pojazdu. Teraz będziemy musieli ocenić stan. Kogo to proszę? Może kogoś? Jasne. I teraz tak, okazuje się, że oceńmy poszkodowanego. Oceńmy. Czyli tak. Jest bezpiecznie? Jest bezpiecznie. Co dalej? Co dalej musimy ocenić? Poproszę. Za pomocą czego? W jaki sposób? Werbalnie. Czyli tak, halo, proszę pana. Podchodzimy pierw tak, żeby tak nie przestraszyć tak gościa jest z tyłu, żeby tak nas nie pasnął ani nic. Halo, przepraszam, pan mnie słyszy? Niestety nie słyszy. W porządku, nie słyszy. Nie słyszy. To znaczy tak, dopuszczalne jest werbalnie, tak jak pan powiedział, ale oraz delikatnie poruszając. Jeżeli się zdecyduje też na delikatne poruszanie, to też nie łapmy wysoko za barki, dlatego że ja nie mam w tym kontroli żadnych w tym momencie nad tą ręką. Jest nieprzytomny. Co dalej oceniamy? Teraz sprawdzamy, czy oddycha. W sensie sprawdzamy. Kładziemy rękę. Może najpierw, co wykorzystujemy do oceny oddechu? Jakie trzy zmysły? Zmysł dotyku, zmysł wzroku, czyli obserwujemy. Tak. I słuch. No i słuchamy. Tak jest, ale nie możemy zapomnieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy przy ocenie oddechu, czyli udrożnieniu dróg oddechowych. Panowie, osoba nieprzytomna ma tendencję do zapadnięcia się języka, więc nie mogę zapomnieć o udrożnieniu dróg oddechowych. Tutaj zróbmy sobie już taką sytuację, że rzeczywiście to jest osoba już nieurazowa. Można sobie coś takiego zrobić jak coś dróg takiego. Dróg faciowo, tak jest. Używamy trzech zmysłów do oceny oddechu. Sprawdzam. Czyli tak, ułożenie głowy. Dotykamy głowę, schylamy. Dobra, obserwujemy klatkę piersiową, ucho do ust i liczymy do 10. 121. Raz, dwa. Ani krócej, ani dłużej. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Nie oddycha. Niestety nie oddycha. Czyli druga informacja. Nieprzytomny, nie oddycha. Co jest wskazaniem do podjęcia czynności resuscytacyjnych? Brak oddechu. Tak jest. Czyli co? Jak najszybciej. Pomoc jest wezwana oczywiście. Jak najbardziej. Przystępujemy do resuscytacji grożeniowo-oddechowej. Znaczy tak, mogę poprosić kogoś o pomoc? Znaczy tak, zaczynam, żeby... Ja nie ma kogoś. Okej. Okay. Zaczynam, czyli tak. Uciśnięcia klatki piersiowej, tak jest. 4-5 cm, twarde podłoże. Łamią się żebra, nie wchodzą w serce, Ile robimy uciśnięcia? Ale płuca mogą wejść. 30. I dwa wdechy ratowniczych. I to jest algorytm podstawowych bezprzyzwoitych czynności ratowniczych. Ja się brzydzę, nie muszę go odpuchać. Ale tutaj, była taka sytuacja, że był uraz, że był wypadek komunikacyjny, uraz twarzy, twarzy czaszki. Ja nie mogę robić wdechu. Nie dam rady, jestem człowiekiem. Nie robię. Tylko uciskamy. Cały czas uciskamy klatkę piersiową. Tak jest. Do jakiego momentu robimy te czynności? Jest nas dużo. Aż jeżeli ktoś padnie i zmienia ratownik na to jeszcze. A jak stanie? Tak jest. Pan już nie ma sił. Odzyskał przytomność. Jak stanie? Jakiekolwiek potrafi życie. Jakiekolwiek potrafi życie. Porusza się od oczy. Kiedy odstępuje? Kiedy jeszcze? Jak lekarz powie, zabieram. Jest nas dużo. Powiedziałem jeszcze. Nie czekamy. Jest nas dużo. Możemy się zmieniać. Rotację robimy. Zdowodzimy, zarządzamy. Ale kiedy jeszcze mam prawo odstąpić? W momencie, kiedy się wyczerpię. Nie mam siły. Mam prawo odstąpić. Nie mam prawa nie przystąpić do tych czynności. Ale w tym momencie mam prawo odstąpić do tych czynności, jeżeli się wyczerpię. Przypomina wypadek komunikacyjny. Tą ranę widzę. Z tej rany wydobywa się krew bardzo mocno, pod koloru jasno-czerwonego, bardzo impulsywnie, intensywnie. Znaczy serce bije. O czym to świadczy? Bije, żyje. Żyje, ale o czym to świadczy, że to jest krew tętnicza, bardzo szybko ten człowiek się wykrwawi. Bo jasno-czerwone, tak? Ja nie mam wpływu, tak jest, ja nie mam wpływu na urazy wewnętrzne, urazy miednic i tak dalej, ale na to mam wpływ, pamiętajmy. Duża utrata krwi wiąże się ze wstrząsem hipowolemicznym, z którego trudno wyprowadzić. Więc ja muszę szybko zatamować to krwawienie. W jaki sposób byście Państwo szybko zatamowali to krwawienie? Ja bym proponował coś takiego. Wyciągamy. Mamy jałową opatrunki, to jest naprawdę fajnie. Ale to nie jest najważniejsze, aseptyka jest ważna, ale nie na tym etapie. Czysty ręcznik, czyste prześcieradło, odzież poszkodowanego. Tak jest. Tak, jego bakterie, jego wirusy, nic się nie zrobi. Znaczy on i tak będzie dezynfekowany w szpitalu. Nie ten etap. Na tym etapie mówię, są jałowe opatrunki, super. Przykładamy jałowy opatrunek. Co się dzieje? Przemięka! Przesiąka, prawda? Kładziemy kolejną warstwę. Co dalej? Mamy inne. Zmieniamy czy dokładamy? Dokładamy. A tak potem jeszcze folię z opatrunku się kładzie na wierzch. Dokładamy. Ale cieknie. Dokładamy. Zmieniamy. Dokładamy. Zawsze dokładamy. Tak. Nie ruszamy. Dalej dokładamy. Dokładamy. Przepraszam, jeszcze jeden błąd taki. Rzeczywiście powinniśmy to robić w rękawiczkach. Ze względu na to, że szkoda. Rzeczywiście tam tutaj już... To dokładamy, czy kończymy? Czy zmieniamy? Prawica moja. Panie doktorze, jak się skończyły... Dokładamy. Jest taka warstwa. A kiedy owijamy? Jest taka warstwa i słuchajcie, już jakoś udało nam się to już zatamować. W jaki sposób kończymy? Mamy coś tam jeszcze, co możemy wykorzystać. Folia z opatrunków na wierzch. Tak, i mnie pomogło. Bandaż. A ja bym proponował zrolowane bandaże, zrobić lekki ucisk. To jest. To co ja na początku zrobić? Możemy sobie to rozerwać. A teraz, dobra. Rozerwać. Zrolowany jeden i drugi. I co? Wszystko owijamy. Jeżeli się pojawi jeszcze coś, to oczywiście dokładamy. W ten sposób sobie wszystko zabezpieczamy. Uraz amputacyjny. Co wtedy? Amputacja to już tylko opaska. Czyli co? Jak najbardziej może wykorzystać coś takiego. Nie może być to ręcznik, nie może być to sznurek, kabel, tak, coś szerokiego. Jak najbardziej tutaj można to wykorzystać, jak najbardziej, tak? Cieknie dalej. Elementy popuszczania stosujemy? Nie. Cieknie dalej. I teraz tak. Dłoń, czyli ta kończyna górna, powyżej poziomu serca i wtedy oczywiście robimy opatrunek. Ważne, żeby było powyżej serca. Ale słuchajcie jeszcze, czy warto tego szukać? Koniecznie. Może niekoniecznie tego, ale ktoś sobie gdzieś tam tak niestety utracił ten paluszek. Czy warto tego szukać? Warto, bo może się uda. No właśnie podobno nie. Szukać? Warunki domowe. No siekierką. Wykorzystali na przykład.
wykorzystali do tego, żeby to jeszcze wykorzystać. Woda, lód. Reklamówka. Łączymy to wszystko razem i pojemnik. 3/4 wody, do tego lód, mięso, cokolwiek zimnego. Ważne, żeby to utracone było sterylne. Część była odizolowana od bezpośrednio od lodu. Naczynka się obkurczą, to będzie do wykorzystania nie przez minuty, ale przez długie, długie godziny. Osobiście znam takie osoby, które to użytkują. A, czyli nie sam lód, nie, tylko woda, żeby nie dotykał do lodu. Tak jest, hipotermia i naczynka by poumierały, a kiedy włożymy do wody z lodem, woda będzie miała temperaturę 1-2 stopnie, naczynka się obkurczą i to będzie do wykorzystania przez długie, długie, długie czyli jednak godziny. Tak oczywiście. Okay. To co wyciągamy? Nic nie wyciągamy. Warunki szpitalne dopiero wtedy wyciągamy. Złamanie. Otwarte tutaj było, bo odłamy. Kładziemy opatrunki jak przy każdej innej ranie. Tutaj zabezpieczyliśmy to krwawienie. Oczywiście, to jest priorytet. Ale byśmy jeszcze musieli co zrobić? Usztywnić, żeby się nie telepało. Zakładamy, że mamy wszystko, co chcemy. Szyna kramera. Na przykład, szyna kramera, ładnie to nazwane. Gazeta. Jak najbardziej. Wódeczkę. Gałęź, ale, krótka gałąź. Ale, obojętne. Właśnie, pytanie kolejne. Baseball. Skąd, dokąd założę to? Od stawu do stawu. Tak jest. Dwa stawy, zasada POTA, czyli żeby unieruchomić kość, stabilizuje dwa sąsiednie stawy. Gazeta wódeczkę doskonale robi robotę. Czyli żeby ustabilizować przedramię, to muszę założyć stąd, dotąd. Tak, to też tak warto jest sobie zapamiętać, zasada POTA. No on ma tu nogi ładnie, bo on już ma sytuowane... Tak, nie, on ma, on ma usztywnioną nogę tak jedną. Tak, ja myślę, do góry te nogi już w ogóle będziemy. Dobrze panowie, to co, to ja myślę, że tyle ile mogłem. Będziemy ratować. To państwu przekazałem, oczywiście temat jest bardzo, bardzo, bardzo długi, abyśmy...